Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Przemysław, Ruch Chorzów wygrywa w Gdyni 2-0. Jak trudny był to mecz dzisiaj? No myślę, że bardzo trudny, szczególnie gdzieś ta 10-15 minut, gdzie Arka naprawdę miała dogodne sytuacje, kotłowało się trochę przy tych różnych, Bielu naprawdę nam uratował trochę dupę i naprawdę jesteśmy, myślę, że bardzo zadowoleni. Bardzo ciężki teren i jesteśmy bardzo zadowoleni, bo wiemy, ile ta wygra nam daje. Zostały nam 3 teraz bardzo ważne mecze i trzeba walczyć dalej. No dobrze zaczęliście, bo bramką, potem ta przewaga Arki wynikała z jej siły, z jej jakości, czy z tego, że wy nie do końca robiliście na boisku też to, co powinniście? Ja myślę, że w tej lidze jest często, że jak dany zespół strzeli bramkę, to gdzieś podświadomie się cofa i ten drugi zespół, który musi gonić, szczególnie gdzie Arka też naprawdę wiedziała, o co gra, gdzieś musiała przyjąć tą inicjatywę, więc my wiedzieliśmy, ja też chłopakom mówiłem na rzucie rożnym, gdzie się tak kotowało, mówiłem, że panowie, wytrzymamy to, zobaczycie, że nam się uda. I się udało nam wytrzymać, także się cieszymy bardzo. No paradoksalnie to druga połowa, może poza ostatnimi 10 minutami doliczonym czasem, no to chyba pod większą kontrolą, chociaż bez zdobyczy bramkowych z waszej strony. No wiadomo, no przeczekaliśmy Arkę, daliśmy trochę im rozgrywać od tyłu, gdzieś czekaliśmy na swoje szanse. Też ja miałem ze stałego fragmentu szansę w końcówce dobić ten mecz, ale na 0 się udało i zwycięstwo, więc cieszę. Jak tobie się tu grało na tym stadionie? Pierwszy raz to grałem, więc nie miałem okazji. No, grało mi się super, czekałem na ten moment od dzieciaka tak naprawdę, no ale nie wiem, co tak naprawdę mogę dodać. No, grało mi się tutaj fajnie, ale w Chorzowie mi się gra lepiej. Jak byłeś pewny, że dzisiaj wyjdziesz w obliczu tych problemów kartek Kasola i kontuzji Baranowskiego? Byłeś pewny, że zagrasz dzisiaj od pierwszej minuty? Gdzieś tak to wyglądało w tygodniu, więc się spodziewałem. Wiadomo, że zawsze do końca nie można być pewnym, ale gdzieś tam się spodziewałem i byłem gotowy. W tamtym tygodniu Ruch stracił szansę, żeby odskoczyć tak w Wiśle na 5 punktów. Teraz przeskakuje Wisłę wam, nie wiem, łatwiej jak jesteście na musiku, gdy tą Wisłę trzeba przeskakiwać niż uciekać? No tak wszyscy w sumie dookoła mówią, że im gorzej, im tym lepiej, ale tak naprawdę widzieliśmy o jaką stawkę jest mecz z Resowią, że trochę byśmy się pewniej poczuli, ale no nic, na pewno chłopakom mega zależało i tak samo na ławce, żeby ten mecz wygrać i żeby mieć tą iść przewagę punktową. No, nie udało się, ale teraz każdy mecz gramy o to samo i walczymy, cały czas wszystko jest od nas zależne. Jak wy sobie radzicie z takim ciśnieniem, presją, która pewnie się bierze z tego, że macie tą ekstraklasę na wyciągnięcie ręki? Nie wiem, szczerze powiem, że presja dla mnie przynajmniej jest taka sama od początku, jak tu przyszedłem i wiadomo, że gdzieś wiadomo, o co gramy, o jaki jest cel, ale nie czuję tego w szatni, żeby chłopaków to spinało jakoś bardziej i uważam, że ta szatnia naprawdę jest na tyle mocna, że czujemy się tak samo jak na początku sezonu. Pewnie kibiców do Gliwic na mecz z Odrą nie trzeba zapraszać. Nie trzeba.